Szkoła podstawowa nr 4 w Działdowie ma 30 lat. Tuż przed Dniem Edukacji Narodowej uczestniczyliśmy w jej pięknym, okrągłym jubileuszu. Przed utworzeniem tej placówki na jedną salę lekcyjną przypadała setka uczniów, a lekcje trwały do 19 wieczorem. Po 30 latach wspominamy najpiękniejsze chwile. Właściwie przygotowywaliśmy się przez cały rok do dzisiejszej uroczystości. Dzisiaj obchodzimy jubileusz 30-lecia istnienia Szkoły Podstawowej nr 4 imienia Jana Pawła II w Działdowie. Dzisiejszy dzień to również święto, właściwie Dzień Edukacji Narodowej, czyli te dwie uroczystości zostały przez nas połączone i stały się powodem do dzisiejszej uroczystości. Na początku odbyła się msza święta w kościele, natomiast druga część właśnie tutaj w szkolnej sali gimnastycznej. Lat wydaje się, że to jest krótki okres czasu, ale dla dobrych pedagogów, dla dobrej dyrekcji jest to naprawdę dużo czasu, żeby pochwalić się wieloma sukcesami i osiągnięciami, a tych nie brakuje w Szkole Podstawowej nr 4. Dlatego dzisiaj jestem pełen radości i optymizmu. Wiem, że szkoła jest w dobrych rękach, że ten dorobek będzie pomnażany przez nauczycieli, przez pracowników, którzy są tutaj zatrudnieni. I bardzo się cieszę, że byłem świadkiem takiej pięknej uroczystości. Tak naprawdę był to festiwal talentów. Szkoła pokazała wszystko, co ma najpiękniejsze. Sekcje sportowe, sekcje wokalne, sekcje muzyczne. Była to uroczystość na najwyższym poziomie. I ci nauczyciele, którzy zostali nagrodzeni, do nich kieruję swoje życzenia z okazji Święta Edukacji Narodowej. I do tych, którzy nie zostali nagrodzeni, bo na pewno zostaną docenieni w następnych latach, czego im życzę z całego serca. Właściwie mogę powiedzieć, że prawie od samego początku pracowałam w tej szkole. Pracowałam w zespole szkół numer 2 jako nauczyciel, polonista. Później byłam wicedyrektorem. Obecnie jestem dyrektorem, także doświadczyłam na różnych etapach mojego życia wspaniałych rzeczy. Robiliśmy rzeczy czasami niemożliwe. Czasami wątpiłam, czy niektóre wyzwania mają sens, ale okazywało się, że było warto. Wkraczaliśmy właściwie na różnego rodzaju innowacje, chociażby powołanie chóru szkolnego,
różnych grup, które rozwijały zainteresowania uczniów z robotyki, humanistycznych. Można by było tego wymieniać naprawdę bardzo dużo. Wtedy, kiedy przygotowywałam się do jubileuszu 30-lecia, rzeczywiście patrzyłam na wszystkie zdjęcia, na wszystkie nagrania i właściwie zaczynałam się zastanawiać, czy rzeczywiście to się wszystko wydarzyło, bo tego jest naprawdę ogrom. Nie sposób opowiedzieć o tym wszystkim w tak krótkim czasie, ale nie byłoby to możliwe bez współpracy z ludźmi, którzy mają w sobie tyle entuzjazmu, pasji, wiedzy, umiejętności. Dlatego dzisiejsze święto jest dla mnie sukcesem osobistym, ale myślę, że i całej szkoły, bo to jest sukces wszystkich pracowników, nauczycieli, administracji, obsługi, rodziców, uczniów. W okresie dużo rzeczy się wydarzyło, takich, które wzruszają bardzo, zapamiętają w pamięć. Sukcesy moich uczniów z języka polskiego, bo ja jestem przede wszystkim polonistą. Bardzo cieszę się, że spotkałam fantastycznych ludzi, bo tutaj znalazłam przyjaciółki na całe życie, właśnie w tej szkole. I zawsze jak jest mi źle, to wiem, że mogę tam się wypłakać i one mnie zawsze rozumieją. Dla mnie to relacje są najcenniejsze, międzyludzkie relacje, a tutaj są naprawdę fantastyczne. Wszystkim tworzącym wspaniałą społeczność czwórki życzymy samych sukcesów i kolejnych pokoleń uczniów wykształconych tak, by z dumą mówili o nauce w tej szkole.